Hej, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Assassin's Creed Odyssey, a dokładnie z Losu Atlantydy i oczywiście epizodu trzeciego. Tym razem zrobimy sobie to miejsce. Zaraz wam pokażę na mapie, jak to wygląda. Tutaj zresztą mieliśmy się spotkać, ja po prostu zrobiłam sobie wieżę logiki, czyli zsynchronizowałam miejsce. I mamy tutaj akurat dwa punkty do zrobienia. Tutaj mamy siedzibę Diaprepesa. Czyli mamy zabić kapitana, przeskanować nośnik, zniszczyć pochodnie i znaleźć skarb razy 3. Atlantycka Latomia pewnie będzie podobnie. W każdym razie to jest to, co bym chciała zrobić w tym odcinku i ewentualnie jeszcze może podejść tutaj, czyli zrobilibyśmy sobie... Najpierw miałam plan, że zrobimy sobie po okręgu, a potem zaczniemy sobie robić te lokacje, ale tutaj pykło, tutaj też pykło, więc może będziemy tak sobie podwójnie te miejsca tutaj robić, czyli ten zewnętrzny, środkowy. O, wewnętrzny to tak naprawdę poznaliśmy na samym początku. No więc tak. Jako, że mamy te... W ogóle to był pro tip, nie? Ja całkowicie o tym zapomniałam, słuchajcie. Ja próbowałam nawet to odnaleźć, ale zapomniałam, że to trzeba przytrzymać, żeby zmienić. No nic, poznamy za chwilę kawałek historii. Tutaj już mamy skarb, widzę. Na wstępie. I tak postaram się tym razem może troszeczkę powalczyć. Chociaż ten aż się, słuchajcie, prosi. No sika w kątne. No. Mamy list od Diaprepesa. Opracowałem urządzenia w postaci korum, tak aby władca każdego z siostrzanych królestw mógł kontrolować pozostałe. Persefona, Hades i ojciec byliby dzięki temu niezwyciężeni. Czyli chcecie mi powiedzieć, że przez te korony, które noszą, mogą władać każdym z królestw? Ciekawe. Ej, zobaczcie, jak tam w momencie się ciemno zrobiło. Oni chyba nas w nocy też gorzej widzą, więc nieźle. No dobra, jako że tutaj nie mam zamiaru jakoś się za bardzo skradać w tym odcinku, to może przytusujemy sobie w ogóle tę nową umiejętność. Fajnie by było. Muszę jakoś tak nie będę za bardzo uważać. O proszę, akurat tutaj misiu stał, więc lepiej nie. Boże, go ściągniemy zaraz. Mogłabym też w sumie. Jak zawsze udawało mi się przypadkiem. Rozpocząć z nim zabawę, tylko nie skacz na niego. W sensie z lekkiego ataku, bo ona potrafi tak skoczyć, nie? Żartujecie? Dobra. No nie wiem, jak chcę z nimi wejść w jakąś walkę większą. No to oni... Nie wiem. Czy to jednak jest tak? Im się bardziej człowiek stara, tym kurczę gorzej mu wychodzi? Tak, to wygląda chyba. Dobra, tego misia? Ej, dzieci. Wiecie? Ej, no kurczę, co jest? No! Pyk, Kassandra. Jezu, tej mapy nie lubię, nie? One są najgorsze. Na szczęście szybko padają. No i ekstra. Na szczęście... To w zasadzie był najważniejszy punkt. I tej historii tutaj. On sobie poprawia tę spódniczkę, tak. I tu mamy kolejny cel, czyli kapitana.
no i leżę. Ja nie wiem. Jakoś, mówię, chciałam akurat z nimi się bić, no to wyszło prawie, że no, całkowicie po cichu, jakoś tak bezproblemowo. No i co? I cacy, lokacja zrobiona. No wiecie co? Jestem w szoku po prostu. Dobra, to przeczytane tutaj. Tu coś zostawiłam. I co to były? Drachmy. Akurat mi zależy na tej skórze, kurczę. Zebrałabym, chciałabym zebrać większą ilość tej skóry. No dobrze. Tutaj mamy jeszcze drugą lokację. Którą za moment sobie zrobimy. No, prawdę mówiąc, to nie chciałam zjeżdżać, ale... Sandra się chwyciła, nic na to nie poradzę. I teraz tak, mamy tutaj jednego jegomościa. O, to może z tobą, co? Co ty na to? Tak naprawdę to by było fajne, gdyby była większa ilość wrogów, nie? A tutaj... Ten dopiero się obudził. Prawdę mówiąc, to myślałam, że do nas, co jest, przybiegnie szybciej. Ale nie. No i dobrze, co mi mam zrobić? Znów zabić kapitana. 1 na 2. Gdzie jest kolejny? Nie mam pojęcia. Nie wiem, dobra, jest na dole. Czyli tak, tablica jest na dole do czytania. Tu już widzę, jest też chyba skarb. Dobra, 1 na 3. Czyli tutaj troszeczkę więcej ich będzie i zaraz poznamy dalszą część historii. Rozważania Dia Prepesa, czyli tak, to jest ten sam, osobisty dziennik Dia Prepesa. Bioulepszenia Hadesa, Persefony i Posejdona okazały się niestabilne. O proszę. Ale po połączeniu z urządzeniami sterowniczymi wszczepionymi w ich korony, dał im możliwość kontrolowania nie tylko myśli, ale też postępowania innych. Nie tylko myśli, ale i postępowania innych. Czyli co, chcecie mi powiedzieć... To jest dość ciekawe, bo niby tutaj ten Posejdon... trochę tego tutaj zostawiłam. Chciałby, żeby oni przestali eksperymentować na ludziach, a... Tutaj wychodzi na to, że oni mają taką moc, że mogą sterować myślami innych? Tak samo Hades mógł sobie urządzić królestwo i kurczę, rzeczywiście bawić się tymi ludźmi, którzy do niego trafiają. Jak tylko chciał. I udawać, że to oni decydują o czymkolwiek. Zresztą u niego to było chyba najbardziej widoczne, nie? Nie wiem, się zabawiają, jakby... Kurczę, kukiełkowy teatr. Tego to mnie tak przytuliła tak na spokojnie, tylko kolega tu idzie. Najpierw ten cios. Dobra, udało się. Okej. Okej, to leży. Jeszcze dostaję obrażenia na koniec. Czemu przekręciłam kamerę? Miałam wrażenie, że jeszcze jakaś babka tutaj się przyczołgała, ale nie. To była Kassandra najwidoczniej. No i co? Tutaj mamy tę pochodnię kolejną. Nie trafiłam tym razem. Teraz powinno pójść. Tutaj biedaki są uszołomione, prawda? Mamy... ale tu to będzie wesoło, słuchajcie. Oni się zaraz przybudzą, będą mnie szukać. Tam stoi sobie tytan.
A gdyby przez to nie dała rady? Dobra. Nie, z tymi lepszymi strzelam, trochę szkoda. Niech będzie. I tu chyba będzie ten ostatni do podniesienia. Dokładnie. A nie, drugi dopiero, czyli jeden musiałam gdzieś przygapić, bo kurczę, na dole pewnie jest, chociaż pewności nie mam. Ja cię widzę, dalej mnie szukają. No nie szukają. Dobra. Może trochę Ikaros nam tutaj pomoże. Tutaj mamy ostraką. Tam jest skarb. Przecież mam komu niego. Okej. Odpalił swój super. Dobra, bo on mnie tutaj zaraz tak przeatakuje ostro. No czekajcie, bo ja nic nie widzę w tej chwili. O, ty się nadasz. Zniszczyłam? Zniszczyłam. To co mi tutaj jeszcze tak... Pewnie on. Kurde, a już miałam się podładować. Ty przeklęty... Przy bardzo, teraz te zwyklaki nawet mają... tę broń, która... wciąga mi segmenty. I dobrze. Łańca. Nie wiem, to wydaje dalej dźwięk, chociaż nie powinno. Przecież została zniszczona. Teraz tak, wejdziemy sobie. O tym biedny, kurczę, ominięty skarb i został nam jeszcze ostraką. Hełm dowódcy Isu tym razem. Ja tu potrzebuję skóry, oni mnie męczą jakimiś drachmami. Jest jeszcze jeden. Mhm. Rozłup ten głaz, przynieś te kamienie. Pośpiesz się. Mam już powyżej uszu ludzi, którzy mówią mi, co mam robić. Zamierzam otworzyć własny kamieniołom po drugiej stronie pałacu. Tam przynajmniej mogę kopać w spokoju i we własnym tempie. Po drugiej stronie pałacu. Okej. Okay. To taką ładną rzecz znalazłam. Prototyp. Prototyp maski tak naprawdę... to jest tak naprawdę stąd. Prototyp maski, który... przecież Persefona nosiła, nie wiem czy zauważyliście. Zresztą ona jeszcze kapturek miała, nie? Proszę bardzo, to jest niby prototyp. Od Persefony, ten, który mamy. O, to wygląda w ten sposób. Plus 19% do obrażeń wojownika, plus 28% do szansy na sparowanie połowy obrażeń. Po idealnym uniku skraca wszystkie czasy odnawiania o 10%. A ten Persefony to jest prawie to samo, tyle że tutaj ma już kaptur, nie? Ten Persefona dostała.
Tak to wygląda. Zostałam z Persefoną, no niech będzie. Jak przejdziemy się do Kowala, to ten Kowal powinien być bogaczem, nie? Po prostu po takiej misji. Co my możemy teraz zrobić? Teraz będziemy udawać się... Ładnie. W to miejsce... Czyli... Okej, tak delikatnie w pobliże kuźni. Mam nadzieję, że ona wejdzie tędy. Posprawdzamy sobie. Co? Czekajcie, to musi być zupełnie po drugiej stronie, nie? No to... Tu mamy łódeczkę. Ale w tej części, nie wiem czy zauważyliście, mało tu ludzi jest. Praktycznie nikogo nie widać. Ciekawe. Wszyscy śpią? Chyba wszyscy śpią. Kassandra, nie rób mi tego. Tu się da wejść jak nic. A nie, tak mamy. I co? To jest Isu, który rozmawia z człowiekiem. Z człowiekiem? Nie, Isu jest Isu. A my mamy się dostać gdzie? Tutaj. Tu nas nie było. Zobaczmy, co tutaj będzie ciekawego. Ogród Kymopolei. Bardzo fajne są te nazwy. Podobają mi się coraz bardziej. Sprawdźmy sobie. Czy możemy... A, jest. Dobra. I powinniśmy tu wejść. Tego jeszcze nie zrobiliśmy. To jest w ogóle pierwszy poziom. To fajnie, żebyśmy niczego poza za sobą nie zostawili. Nawet pierwszego poziomu, bo te punkty tak czy siak się przydadzą, nie? Skóry, a nie pochodni. Poproszę skóry. Drachmy. O, te miejsca to są wręcz identyczne. Okej. A w tego już nie wlazłem, nie? Do końca, już nie szedł. No dobra. Fajnie, żeby trafić, nie? Dobra, ci są oszołomieni, tutaj wszyscy. Nie w tę stronę, dlaczego? Dobra, nie wiem gdzie ona poszła, biegać za nią nie będę specjalnie. Nasz przyjaciel. Ładnie nam przeszkodził. Nie wiem, chciałabym zaznaczyć, że trochę na tej broni mi to nie wychodzi. Ciasno tu w cholerę. To i lepiej. Przejdźmy może tu. Tu jest ciekawie, nie? Czy nie? Tu jest skarb. Mamy go. Dobra, dobra, bo tu się... Wow, ale tu się impreza kręci, ciekawa. Okej,
Dobra, mamy nowy poziom. Z tego wszystkiego nam skoczył. Wow, 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 przyjaciele. Dobra, na tobie bym się strasznie chciała tak podładować. Nic z tego, jak oni wszystko ściągają, co za bur... Dostałam. Dobra. No i zabrała, nie? To jest małpa. Zawsze się skupię na kim innym, tylko nie na nim, nie? Mamy, co chcieliśmy. Proszę bardzo. Teraz tak. Czego nam brakuje? Zabierz sztabkę adamantu. Dobra. Przeważnie był w głównej sali. Pytanie, gdzie tu jest teraz główna sala? To chyba to, tak. O, i pewnie gdzieś tutaj na dole będzie się znajdować. No proszę, nawet kominek mają elegancki. A jednak nie. To gdzie schowani? Z drugiej strony? Teraz tak, to było jedno wejście. Tu są schody. W każdym razie to mnie chyba najbardziej z tego wszystkiego interesuje. Przeczytajmy sobie. Nieudany eksperyment, słuchajcie, 4x4. Gdy wspólnie z Otusem opuściłem arenę, nie był to już ten sam potulny okaz Aity. Zmienił się i to w zastanawiająco krótkim czasie. To, co zobaczył, przypełniło go energią i teraz zasypywał mnie pytaniami na temat przemocy. Chciał wiedzieć, kiedy można ją stosować, dlaczego jest konieczna i co takiego zrobił, że inni go bili. Starałem się wszystko mu wytłumaczyć, ale przeskakiwał od jednego pytania do drugiego, ledwie dając mi czas na udzielenie odpowiedzi. Nieustannie powtarzał, że chciałby być silny, tak aby już nigdy go nie skrzywdził i już wie, co musi teraz zrobić. Odprowadziłem go do wejścia, do podziemi, ale wtedy zaczął protestować i chyba ze 100 razy zakrzyknął nie. To są te eksperymenty, słuchajcie, co tam... Te obiekty, nie? Eksperymentów, kurczę. Czyli tam czwórka ich była, rzeczywiście 4x4. Ocknąłem się u stóp schodów długo po zachodzie słońca, okrwawiony i poobijany. W głównej sali ujrzałem widok, którego nigdy nie zapomnę. Na posadzce leżało 7 poskręcanych i zmasakrowanych ciał, w większości tak obitych, że nie dało się rozpoznać rysów twarzy. Ślady krwi prowadziły ze wszystkich mniejszych pomieszczeń aż na środek sali. Otus po kolei wywlókł eksperymentalne obiekty z ich klatek i zamordował je. O proszę. Później uciekł, rzecz jasna, a mnie pewnie zostawił, bo myślał, że nie żyją tak samo jak pozostali. Czyli Otus nie był eksperymentem? A Ita wpadł w furię, gdy opowiedziałem mu, czego dopuścił się Otus, ale może mieć pretensje tylko do siebie. Tyle, że on nigdy nie dostrzega własnych błędów. Skończy się na tym, że zacznie wszystko raz jeszcze od początku. O kurczę, no te historie dobre są. Ja myślałam, że może jeszcze przypadkiem ich tam znajdziemy, słuchajcie, na dole. Jakieś nowe. W sumie, ej, w zasadzie oni cały czas zaczynają od początku. No ciekawe. Fajnie by było jednak coś tam znaleźć. Mam 3 punkty umiejętności. Gdzie ta skrzynia adamantu, bo mnie męczy, no. Nośnik danych jeszcze. Tędy to się wchodzi, prawda? Czyli gdzie my możemy się jeszcze dostać? Na dole w teorii byliśmy. Tu mamy jeszcze coś. A to jest nie... To poznaliśmy koniec historii, a tu mamy 3x4.
Głos Utusa usłyszałem po raz pierwszy, gdy szliśmy do kupca sprzedającego adamant. Był cichy i niepewny, a ja zacząłem się zastanawiać, jak często go używa. Gdy dotarliśmy na rynek, sprawiał wrażenie niemal rozluźnionego. Niestety jego brak obycia wśród innych ujawnił się w pełni, gdy otwarcie obraził kupca. Najwyraźniej nigdy dotąd nie mierzył się już z żadnymi konsekwencjami, ale kupiec szybko udzielił mu tej lekcji. Zanim się obejrzałem, Otus krwawił obficie rozbitego nosa, ale na szczęście handlarz poprzestał na jednym ciosie. Gdy dziś się nad tym zastanawiam, dociera do mnie, ile szkód wyrządziło to jedno uderzenie. Otóż był ciekaw, dlaczego został zaatakowany, a gdy mu to wyjaśniłem, oznajmił mi, że nie pierwszy raz jest bity. Podobno Aita czasami wypuszczał jego i 7 pozostałych obiektów, czyli on był 8, eksperymentalnych do tego dużego, otwartego pomieszczenia. Otóż często opłacał te chwile pobudy krwią i siniakami. Widać było, że bardzo chce zrozumieć, czym jest przemoc i do czego służy, więc postanowiłem zabrać go na arenę. Za ten błąd omal nie zapłaciłem życiem. Wziął kurczę, obiekt testowy na arenę i się potem na koniec zdziwił, co oni zrobili, co on zrobił na... No, ej, to w sumie to jego wina była. Ten ich wypuszczał, ale nie prowadził ich na arenę. Ten wziął go i zaprowadził na arenę, więc ten potem zrobił sobie arenę, kurczę, w pomieszczeniu, w którym nie powinien, no. Tak to chyba raczej wyglądało. Gdzie jest ten przeklęty nośnik danych? A to nie wiem, to te obiekty testowe to chyba tacy pierwsi ludzie, nie? Jak mi się przynajmniej wydaje. To czytaliśmy. Dobra, to idźmy jeszcze na lewo, bo tam chyba... Chyba jeszcze można było. Gdzieś to musi być. Przecie. Jeszcze jedna tablica i nośnik danych. No to pewnie pierwsza część będzie. Druga. Aita zaprezentował mi pewien okaz, któremu jego zdaniem można już było pokazać zewnętrzny świat. Człowiek ten zwał się Otus, choć przewyższał mnie wzrostem, jego umysł był na poziomie dziecka. Gdy otworzyliśmy drzwi, cofnął się przed nami niczym przerażone zwierzę. Wtedy nie byłem pewien, czy źródłem takiego zachowania jest strach, czy raczej niepewność. Teraz już wiem, że ten człowiek się bał i to nie bezpodstawnie. Aita poprosił mnie, bym udał się po adamanty do kupca i zabrał ze sobą Utusa, który mógłby przy tej okazji obserwować i być obserwowanym. Gdy wyszliśmy na zewnątrz, Aita oddalił się, a ja zacząłem bacznie lustrować idącego przede mną człowieka. Jeśli to, co widział, go oszołomiło, to nie dał tego po sobie poznać. Być może po prostu nie rozumiał tego wszystkiego, co go otaczało. Zadawałem mu pytania, ale nie odpowiadał. Wtedy nie byłem nawet pewien, czy rozumie język, w którym się do niego zwracam. Aita powiedział mi o nim bardzo niewiele i zaczynałem się zastanawiać, czy przypadkiem ja też nie jestem poddawany jakiejś próbie. Bez względu jednak na pytania, jakie nurtowały mnie w sprawie Otusa, wkrótce uzyskałem wszystkie odpowiedzi. W tym i taką, o którą nie prosiłem i której wolałbym nigdy nie poznać. No my wiemy, prawda, o czym mówi. No to teraz słuchajcie pytanie, skoro znaleźliśmy drugą, trzecią i czwartą na 4, to ja się pytam, gdzie jest pierwsza? U pierwszej chyba jeszcze nie znaleźliśmy. Chcesz mi powiedzieć, że w jednym pomieszczeniu zawsze są wszystkie? Mi się wydawało, że nie, bo kiedyś chyba przyszliśmy z jednej lokacji do drugiej i było w tym samym temacie, ale kurczę, chyba z innym numerkiem. Chociaż mogę się mylić, nie? Dlatego pytam. No tutaj mieliśmy aż 3 tak naprawdę. Znamy gdzieś początek tej historii? Mają być 4. No wiem, chyba chociaż. Wiecie, jak specjalnie teraz tutaj biegać już nie będę. Co mam jeszcze zrobić? Ten adamant przeklęty, gdzie on jest? No kurczę, to jest taka charakterystyczna jasna skrzynia. Gdzie ona może być? Nie z lewej.
I tak to powiedzmy najbardziej, kurczę, informującą nam nas o tym, co tam się później działo, część tej historii poznaliśmy, no. No, to było 4 na 4. Szkoda, że tak od końca trochę, prawdę mówiąc, leciliśmy. No, kto to mógł wiedzieć? Co my tutaj mamy? Gdzie jest ta skrzynia? Tu jest wyjście, więc nie może tu być, bo to by było za proste. Poczekajcie, bo tam był jakiś winkiel. O tutaj, ale tutaj byłam, nie? No właśnie, bo to jest tylko to. No i jest rozczarowane. To co, przechodzimy w dalszej części. Tu sprawdzaliśmy. Stąd przed chwilą tak naprawdę wróciliśmy. Tu nic nie było. I co, została mi ta góra. I teraz na lewo. Nic nie... O, poczekajcie, ale tu tego ubiłam. No właśnie, to też tędy, chociaż ja mogłam przegapić, nie? Jeżeli walczyłam. Nie ma, nie ma. Nie ma. To jest za blisko wyjścia, żeby było. Po prostu druga strona, okej. No i co nam tutaj pozostaje? No i ciekawego. Chyba, że znów przegapiłam jakieś wejście jeszcze na dół. Tak jak zwykle to bywa. Nie wiem. Chciałabym tę sztabkę zebrać dla... Czekajcie. Patrzmy, one przeważnie były na dole, nie? Razem z prawej strony nie mamy. Mamy tutaj z lewej to wejście. Patrzcie, stoję, kurde. A, no tak, bo ja zwróciłam uwagę na... Brawo, ja. Nic. Kominek był bardziej urokliwy i tak to się skończyło. No dobra, nie będę was dłużej zanudzać. Zapraszam was na kolejny odcinek, który najprawdopodobniej... Chyba, że będziemy robić coś z ogrodem... Tymopolei. Ale wątpię. Tu raczej nic nie będzie. Tu mamy drugi poziom, więc pewnie zaczniemy sobie od tego miejsca i pozwiedzamy sobie tutaj ten teren, te dwie lokacje. Także ja wam dziękuję serdecznie za ten odcinek, za komentarze i lajki. I zapraszam oczywiście was na kolejny. Trzymajcie się. Hej, hej.